Tajlandia ma ponad 513 tysięcy kilometrów kwadratowych i liczy 70 milionów mieszkańców. Bangkok jest stolicą i największym miastem Tajlandii. Liczy około 10,5 miliona mieszkańców. Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od świątyni Złotego Buddy, wybudowanej na skraju dzielnicy chińskiej w 2010 roku. Posąg Złotego Buddy ma 3 metry wysokości i waży około 5,5 tony. Uważa się, że jest to największy na świecie posąg Buddy wykonany ze złota. Powstał w okresie królestwa Sukhothai w XIII lub XIV wieku. W XVIII wieku, w okresie najazdu birmańskiego, pokryto go gipsem w celu uchronienia przed rabunkiem i pozostawał w zapomnieniu przez 200 lat. W 1955 roku podczas przenoszenia posągu dźwigiem pękły liny. Posąg spadł na ziemię, krusząc gips i odsłaniając metaliczny rdzeń. W Chinatown odwiedzamy również największy w Bangkoku targ kwiatowy. Dojeżdżamy pod Wielki Pałac Królewski, który jest jedną z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych w Tajlandii. To kompleks budynków leżących w historycznym centrum Bangkoku. W skład kompleksu wchodzi świątynia szmaragdowego Buddy. Tu widać ją z zewnętrznego dziedzińca. Brama prowadząca z zewnętrznego na środkowy dziedziniec. Złota Chedi, mieszcząca kawałek mostka z piersi Buddy. Chedi to tajska nazwa stupy buddyjskiej. Budowla w głębi o zielonkawym odcieniu to biblioteka. Demony zwane Yaksha, broniące wejścia do świątyni szmaragdowego Buddy, jest ich 6 par. Budynek biblioteki, a obok królewski panteon. Wschody do drzwi biblioteki, których strzegą demony. Bibliotekę wybudował król Rama I w 1789 roku. Obiekt nie jest udostępniony do zwiedzania. Jest w nim posadzka ze srebra, a w skrzyni wyłożonej macicą perłową przechowuje się święte pisma Buddy. Kopia kambodżańskiej świątyni Angkor Wat. Król Rama IV kazał ją wybudować w okresie, gdy Kambodża była częścią Tajlandii. Świątynia miała uzmysławiać poddanym, jak wielkie jest jego królestwo. Podtrzymywana przez olbrzymy złota Chedi z potrójnie wciętymi narożnikami. Ma 16 metrów wysokości i upamiętnia ojca króla Ramy I. Druga, bliźniacza złota Chedi, upamiętnia jego matkę. Panteon królewski. Wewnątrz znajdują się naturalnej wielkości posągi królów z dynastii Chakri. Wejście do galerii Ramakien. Ramakien to tajska wersja poematu Ramayana. Galeria otacza teren świątynny i na całej długości wynoszącej 1900 metrów pokryta jest malowidłami ściennymi.
Przedstawiają one sceny z poematu Ramakien, a także scenki z życia zwykłych Tajów. Wiele malowideł jest złoconych. Ołtarz chińskiej bogini miłosierdzia Guanyin. Buddyści ofiarowują jej kwiaty lotosu. Najważniejszy budynek w zespole świątynnym, wybudowany przez króla Ramę I w 1782 roku. W nim znajduje się posążek szmaragdowego Buddy. Wewnątrz nie wolno fotografować ani filmować, można to natomiast zrobić z zewnątrz. Posąg szmaragdowego Buddy ma 66 cm wysokości i w rzeczywistości jest wykonany z jadeitu. Jesteśmy teraz w drugiej części kompleksu, w której mieści się zespół budynków pałacowych. To budynek rezydencji królewskiej, wybudowany w 1877 roku przez króla Ramę V w stylu europejskim, ale pokryty dachem w stylu tajskim. Od 1946 roku pałac nie jest oficjalną siedzibą króla Tajlandii. Obecnie w budynku jest sala audiencyjna oraz sale, gdzie są przechowywane prochy członków rodziny królewskiej. Żołnierz Gwardii Królewskiej. Budynek, w którym mieściła się pierwsza sala tronowa z tronem zdobionym macicą perłową, a także łoże królewskie zdobione w ten sam sposób by pasowało do tronu. Niedaleko Wielkiego Pałacu znajduje się Wat Po, albo świątynia leżącego Buddy. Jest to jedna z sześciu świątyń w Tajlandii, zaliczana do świątyń królewskich o najwyższej randze. Posąg przedstawia Buddę wchodzącego w stan nirwany. Zbudowany jest z cegły i pokryty cienką warstwą złota. Budda spoczywa na trójwarstwowym postumencie, w którym znajdują się prochy króla Ramy I. Posąg ma 46 metrów długości i 15 metrów wysokości. Stopy 4,5-metrowej długości są pokryte 108 symbolami związanymi z Buddą. Do mis odwiedzający wrzucają monety dla zapewnienia sobie pomyślności. Ci strażnicy to ponoć figury przedstawiające Marco Polo. A to chińscy strażnicy pilnujący wejścia na teren, gdzie znajdują się pięknie zdobione płytkami ceramicznymi cztery czedi o 42-metrowej wysokości, dedykowane czterem pierwszym królom z dynastii Chakri. W klasztorze przy świątyni jest 400 posągów Buddy. Liczne małe czedi o wysokości 5 metrów. 71 takich czedi wybudowano za czasów króla Ramy III. Po południu wybraliśmy się na rejs łodzią po rzece Chao Phraya i kanałach zwanych klongami. W przeszłości klongi stanowiły podstawę systemu komunikacyjnego w Bangkoku, przez co zyskały miasto miano Wenecji Wschodu. Wiele klongów zasypano, zamieniając je na ulice. Thank you.
Zatrzymaliśmy się w miejscu, w którym karmi się ryby. Wystarczyło wrzucić kilka bułek i od razu pojawiło się ich mnóstwo. Na czerwonym słupku stoi domek dla duchów. Na betonowym pomoście wyleguje się okazały legwan. Bogini miłosierdzia Guanin. Z kanałów wypływamy na rzekę Chao Phraya. Świątynia świtu jest zwieńczona bogato zdobioną wieżą o wysokości 70 metrów. Otaczają ją cztery mniejsze wieże. Tego typu wieże noszą nazwę prang i są charakterystyczne dla architektury kmerskiej. Luksusowy apartamentowiec Ban Chao Phraya. Hotel Millennium Hilton z barem na 32 piętrze, oferującym panoramiczny widok na centrum stolicy Tajlandii. Tu kończymy rejs po rzece i kanałach. Wieczorem oglądamy pokaz tajskiego tańca klasycznego. Thank you.